Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Dzisiaj kolejny dzień kwarantanny. Ja byłem na szybkich zakupach w ekologicznym sklepie. Zaraz Wam pokażę, co kupiłem. I jeszcze się troszeczkę relaksuję w górach, daleko od wszystkich. Tym razem nie pojechałem jak zwykle w góry Wicklow, bo troszeczkę daleko. Jestem dosyć niedaleko domu, ale znalazłem taki spot, gdzie oprócz mnie i stada owiec dużych i małych nie ma nikogo. Więc zaraz Wam pokażę, jaką mam piękną scenerię. Ponieważ to jest kupę miejsca i spokoju świętego, a ja mam bardzo brudne auto skórzone, więc stwierdziłem, że sobie umyję zaraz szyby i jeszcze tapicerkę w środku, bo mam kupę tych chusteczek mokrych do wycierania, więc trochę samochód odświeżę. A w międzyczasie Wam pokażę, co kupiłem. Oczywiście Coca-Cola i te wszystkie Nutelle i tak dalej to nie są z organicznego sklepu, tylko ze Spara. Ale kupiłem na wszelki wypadek, bo widzicie, robię racuchy, naleśniki i czasami coś słodkiego, więc to jest dobre rozwiązanie. Zawsze, żeby mieć chociaż to troszeczkę, żeby rozpuścić, mieć coś w formie czekoladowego sosu. Ale pokażę Wam, skupmy się na rzeczach organicznych, bo to chciałem Wam pokazać właśnie teraz. Zobaczcie, wszystkie te rzeczy ze sklepu organicznego. To jest taka organiczna farma, ja Wam już ją pokazywałem. Są w takich woreczkach biodegradacyjnych, na nich są daty, kiedy te worki zostaną, się zdegradują. Teraz nie mogę znaleźć, gdzie te worki, tutaj gdzieś są daty na tym, więc wszystko jest pięknie zapakowane. Teraz też przez koronawirusa wszystko musi być też zapakowane. Tu mam kalafior, pomidory, dwa kolory papryk, marchewkę, takie podstawowe warzywa do sałatek, do surówek. Tu mam zwykłą taką dużą sałatę, taką, nie wiem jak to nazwać po polsku, coś nazywa butterlet. Jest taka normalna sałata, jak Wam rośnie w ogrodzie, nie, to nie jest taka lodowa. I tu mam też taką samą, tylko ciemną, więc będzie super, przygotuję sobie to w domu, posiekam drobno i umyję. A tutaj kupiłem dwa soki, jeden z pomegranate, jeden z karot. Mam mąkę taką samo rosnącą i zwykłą. Mam fantastyczne ryby w oleju z Portugalii. Mam spaghetti, bo robiłem bolognese jakiś czas temu, mam zamrożone, ale nie mam spaghetti, więc zużyję sobie te spaghetti. Mam pieprz mielony i mam małe puszeczki z tomato puree. Więc wszystko piękne, cudowne. Jestem z tego bardzo zadowolony. Sklep jest, nie ukrywam, dosyć kosztowny i jak mam być szczery, to bardzo dużo to kosztuje, ale jeżeli kupujemy w tym organicznym sklepie, no to oczywiście od razu pomagamy rolnikom tutejszym, którzy te swoje produkty wystawiają, co jest bardzo ważne. No i mamy wszystko ekologiczne. Widać nawet po tych produktach, one są takie piękne, takie dorodne, jak w normalnych supermarketach. Marchewki są małe, pokrzywione, ale to wszystko jest tutejsze, z tutejszej ziemi. Nie takie strasznie opryskane, jeżeli w ogóle opryskane, więc uważam, że to jest bardzo istotne.
spacerze wróciłem do domu i teraz o, słońce wychodzi wreszcie. Powiem wam, że się robi zimno i bardzo wieje i jest bardzo takie dziwne chmury i miałem sobie na początku jeszcze gdzieś połazić. Ubrałem się tak bardzo holidayowo i mówię, a dobra, coś jeszcze porobię, ale już naprawdę jest chłodno. Więc wracam do domu, zabieram się za YouTube'a, zabieram się za czytanie książek. Fajnie sobie posiedzieć w ogródku, ale już jest trochę zimno. Może trochę za zimno na krótkie spodenki, ale myślę, że położyć się do łóżka z laptopem to jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że już miałem bardzo intensywny spacer po górach i zakup. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w następnym vlogu.